Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dziś chciałabym się ustosunkować do jednego z komentarzy. Będzie o narcyzmie, szufladkowaniu, krzywdach emocjonalnych i tym, jak istotne jest, aby zrozumieć, że toksyczne zachowania nie mają płci. Wielu z nas żyje z przekonaniem, że pewne rodzaje zachowań, takie jak narcyzm czy przemoc emocjonalna, są zarezerwowane dla jednej płci. Jednak narcyzm, podobnie jak inne zaburzenia osobowości, no nie wybiera. Może dotknąć zarówno kobiety, jak i mężczyzn, a cierpienie, które wywołuje, no dotyka każdego bez względu na płeć. W tym podcaście bardzo często kieruję się do kobiet, to prawda. Jest mi bliżej do kobiet, bo sama nią jestem. No i mówię z własnej perspektywy, ale absolutnie nigdy nie było moją intencją, aby szufladkować kogoś, kogokolwiek, ani mężczyzn, ani kobiet. Narcyzm to jest po prostu choroba, która potrafi niszczyć relacje, niezależnie od tego, kto jest ofiarą, a kto sprawcą. Zrozumienie tego jest kluczowe, byśmy mogli skutecznie zająć się tym tematem toksycznych związków. Jedną z najtrudniejszych rzeczy w dzisiejszym świecie jest walka ze stereotypami. Jako prowadząca staram się być blisko swoich słuchaczy, dlatego mówię tak, jak mi to naturalnie przychodzi, często kierując się do kobiet, z którymi dzielę po prostu jakieś podobne doświadczenia. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że może to tworzyć wrażenie, jakby to kobiety były jedynymi ofiarami, a mężczyźni sprawcami. Tylko że no nic bardziej mylnego, bo toksyny emocjonalne mogą przychodzić z każdej strony. Podcasty, w tym również ten mój, często przyciągają do siebie konkretną grupę odbiorców. I moje doświadczenia, moje rozmowy z innymi kobietami mogą sprawiać, że głównie skupiam się na jednej stronie medalu. Ale to absolutnie nie oznacza, że druga strona nie istnieje. I tutaj chciałabym podkreślić, że zło, przemoc i toksyczność nie mają płci. To nie jest kwestia kobieta kontra mężczyzna. To jest kwestia zdrowia emocjonalnego i zdrowia psychicznego. Komentarz, na który dzisiaj odpowiadam, dotyka bardzo delikatnego tematu, a mianowicie narcyzmu, borderline'a i projekcji własnych problemów na drugą osobę. Takie doświadczenia są ekstremalnie bolesne, gdy ktoś, kto powinien być najbliższy, zamienia się w źródło cierpienia, no to trudno to pojąć. Trudno to zrozumieć i odbudować siebie po tym wszystkim. Związek z osobą narcystyczną lub w ogóle osobą zaburzoną emocjonalnie często wiąże się z długotrwałym procesem gaslightingu, kiedy ofiara właśnie zaczyna wątpić w swoje własne odczucia, wątpić w prawdę, a czasami nawet wątpić w rzeczywistość. To doświadczenie bycia obciążonym czyjąś krzywdą może pozostawić trwałe ślady. I chciałabym wyrazić mój smutek i współczucie dla każdego, kto tego doświadczył. To nigdy nie jest łatwe i wymaga ogromnej siły, aby się od tego uwolnić. Na koniec chciałabym dodać. Nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Narcyzm i zaburzenie emocjonalne to coś, co dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Podkreślam to. I nigdy nie miałam zamiaru nikogo szufladkować, ani umniejszać waszym cierpieniom. Dlatego jeszcze raz podkreślam. Rozumiem wasze bóle i jestem wdzięczna za każdy głos, który się pojawia w tej dyskusji, bo dzięki waszym głosom możemy tworzyć tą przestrzeń takiej prawdziwej rozmowy i prawdziwego zrozumienia. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, aby troszczyć się o swoje zdrowie emocjonalne i niezależnie od tego, w jakiej relacji się znajdujecie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.